Yy, przed nami zadania kodowane. Zadanie jedenaste. Wyznacz sumę kwadratów odwrotności pierwiastków równania 3x kwadrat plus 2x minus 2 równa się 0. Zakoduj cyfrę setek, dziesiątek i jedności otrzymanego wyniku. Yy, dwie drogi. Jedna prawdopodobnie dłuższa, żmudniejsza, mniej ciekawa i druga bardziej sprytna, wykorzystująca to, co powinieneś znać. Wyznacz sumę kwadratów odwrotności pierwiastków równania. Najpierw zapisz to sobie, co musisz wyznaczyć, żebyś widział, jak to widzisz, masz przed sobą, to ci się pewnie z czymś skojarzy, co z tym możesz zrobić i co możesz wykorzystać. Suma kwadratów odwrotności pierwiastków równania. To trzeba umieć zapisać, tak? Wyrażenie algebraiczne, widzisz. Yy, mamy takie równanie, i teraz yy, suma kwadratów odwrotności pierwiastków. Równanie. Pierwiastki oznaczmy jako x1 i x2 oczywiście. Yy, no i co? Yy, kwadraty odwrotności, suma to będzie dodawanie. Odwrotność pierwiastków to jest 1 przez x1 i 1 przez x2. Kwadraty tych odwrotności, no to musiałbyś to całe w nawiasie podnieść do kwadratu, ale z własności potęgowania wiesz, że jeden do kwadratu to i tak jeden, więc tu możesz zostawić samą jedynkę i ten kwadrat, mimo iż powinien być tutaj y, za jakby nawiasem nad całym tym ułamkiem, to możesz go tutaj dać jedynie do tego y, mianownika, tak? No i suma tych dwóch kwadratów odwrotności, tak? No tu trzeba się skupić, żeby to dobrze napisać. Jak tu, tu źle napiszesz, to zadanie i tak masz źle. Więc skup się tu, przypomnij sobie, jak się właśnie takie zagadnienia zapisywało, żeby to potem dobrze rozpisać. No i z czego tu skorzystamy? Powinny nam się skojarzyć tutaj wzory Wieta, czyli wzory na sumę dwóch pierwiastków i iloczyn dwóch pierwiastków, ponieważ tu będziesz korzystał wtedy tylko z tych współczynników, które masz podane. No ale jak te wzory Wieta, jak tutaj jest 1 przez x1 kwadrat plus 1 przez x2 kwadrat, no musimy najpierw popracować nad tym, sprowadzić to na pewno do wspólnego mianownika, czyli ten pierwszy przemnożyć przez x2 kwadrat liczniki mianownik, a ten drugi przez x1 kwadrat liczniki mianownik. No i potem jak to zbijesz na jedną kreskę ułamkową, to tu masz x1 kwadrat plus x2 kwadrat, a na dole masz x1 razy x2 i to możesz w całości podnieść do kwadratu. Czyli na dole już jest gotowe, bo to już jest wzór Wieta, ten drugi tutaj. Natomiast u góry trzeba jeszcze przekształcić, ale to jest takie proste, klasyczne przekształcenie, które pojawia się milion razy we wszelkich zadaniach naturalnych. Yy, tu skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia, żeby sobie samemu tak na chama wprowadzić ten wzór Wieta. Yy, skorzystamy koniecznie z tego wzoru tu z plusem, no bo my we wzorach Wieta mamy tylko plus. Nie ma nigdzie yy, wzoru na różnicę dwóch miejsc zerowych. Yy, czyli tu specjalnie zapisujemy coś takiego. Będzie x1 kwadrat plus 2x1x2 plus x2 kwadrat. Żeby mieć ten wzór, no to jak dopisałam plus 2x1x2, to jeszcze odejmuję te 2x1x2. I tą pierwszą część tutaj to... Zwijam w ten wzór skróconego mnożenia. Mam x1 plus x2 kwadrat i tu minus 2x1, x2. No i już mam gotowe. Tutaj, czy mam plus czy minus, to zupełnie nie ma znaczenia, bo chodzi mi tylko o tą część, x1 razy x2, a to tam przez jaką liczbę ja to sobie pomnożę, to nie ma znaczenia. Natomiast tutaj musi być koniecznie plus, żeby właśnie wejść w ten wzór. No i gotowe. Tu masz x1 plus x2, czyli to będzie minus by przez a do kwadratu, minus 2 x1 razy x2, czyli c przez a, a na dole x1 razy x2, czyli c przez a do kwadratu. No i podstawiamy. A to jest 3, B to jest 24, C to jest minus 2, czyli mamy minus 24 przez 3 do kwadratu, minus 2 razy minus 2 przez 3 przez minus 2 przez 3 do kwadratu. Co się da to poskracać, tu nam wychodzi na przykład minus 8 kwadrat, tutaj mamy minus 2 i minus 2 to plus 4 trzecie, tu mamy 4 dziewiąte, czyli tu jest 64 dzielenie przez ułamek zamieniamy na mnożenie przez odwrotność. Tu sobie od razu zrobię 64 razy 3 i dodać 4. To jest 196 trzecich razy mnożę przez odwrotność. Skracam oczywiście. Tu mi się skróci przez 3. Tu mi się skróci przez 4. Wychodzi mi 49 razy 3, czyli 147. Wracam do polecenia, zakoduj cyfrę setek, dziesiątek i jedności otrzymanego wyniku, czyli żadnych cudów. Koduję po prostu setki, dziesiątki jedności, to co tu mam. No i gotowe, yy, czyli kod w tym zadaniu to będzie 1,4,7. Warto te wzory wieta powtórzyć, przypomnieć sobie, jak one tam yy, leciały, yy, spróbuj sobie poprzekształcać samemu te różne właśnie yy, zależności, które wychodzą z wzorów wieta przećwiczyć samemu, jak to wchodzi. Na pewno nie kłóć tego na pamięć, ale spróbuj to sobie właśnie samemu powyprowadzać wcześniej, żeby potem, w razie czego na egzaminie umieć każdą taką zależność po prostu wyprowadzić z tych wzorów.